Cześć tu! Oluś i Totuś! Siemanko, dzisiaj kolejne robocianko, bo już oficjalnie do polskich sklepów wpadają oto te super boty Power Arms, czyli z wyginanymi rękoma. Dzisiaj go otworzymy, zobaczymy co jest w środku, przetestujemy go lekko, zrzucimy go może z jakiejś wysokości, zobaczymy czy jest odporny. Pokażemy wam, że można szczepiać rączki, go na przykład zawiesić, jak się Olek zgodzi, to mu na szyi, wtedy powstaje taki robot Olek, bo ja mam za grubą szyję. Można zrobić obrączkę, można też to będzie na gwiazdkę powiesić na choince, a można na klamce albo na innych rzeczach, ale mniej gadania i zanim zaczniemy, wpadajcie do Magic Box Polska, do nich na YouTube'ka, odwiedzajcie, bo są tam nowości. Dokładnie. Dokładnie. Coś jeszcze miałem powiedzieć, ale zanim zaczniemy, dajemy teraz łapki w górę, subskrypcję i dzwoneczek. Teraz na 3-4 rozrywamy. 3-4. No. Ała. Dobra. Ała, żyjesz? Mamy pierwszą część, proszę dla ciebie. Jest saszetka. W tej saszetce co jest? Olusiu, pokazuj. To jest mój ulubiony zins. No nie. Poka. Śmieć! Oh my god, mamy śmiecia. Pokaż, ale fajna broń, taki jakby rozłażące się już, lekko gnijące śmieci i uderzył w to młot i te śmieci się takie śmierdzące poprzyklejały, jakieś gluty i inne tego typu, czyli atakuje resztkami, no można powiedzieć, jedzenia. Nie. No nie, a co? Śmietnik. To jest, no śmietnik, ale tu mówię to, czyli te ze śmietnika wydostają się, co? Śmieci, tak Olusiu? Ale Olek, nie hałasuj, zaraz. Dobra, ja tu szybko rozmontuję. Ja chcę ci pomóc. No to pomagaj. Ale myślisz, że tak pomagasz, czy przeszkadzasz? Napiszcie w komentarzu, czy pomaga, czy przeszkadza. Mili Państwo, myślę w ogóle, że to będzie krótki odcineczek. Ale postaramy się wszystko pokazać. Już część odmontowałem, muszę uważać na moje palce. Na koniec pokażemy, czemu nie, jak wygląda ją dwa. Bo mamy dwa rodzaje z tej najnowszej serii, bo one są dołączone do serii. Najnowsza seria w Polsce to jest Rescue Force? Nie. A jaka? Nie, coś się myli, piszcie w komentarzach, jaka jest teraz najnowsza seria, czyli 10. No myślę, że w Polsce 11, nie wiem, Magic Box Polska, trzeba się zapytać. Ja myślałem, że te roboty są jako 11. Nie, to one są do serii, podpięte do serii 10. A tego nie wiem, to się dowiemy dopiero jak będzie seria 11. Olusiu, ale jak rozmawiamy, to nie hałasuj, bo wtedy nas nie słychać, wiesz o tym? Okej. Okay. Pazurki wyczyszczone. Olusiu, bo Oluś wrócił z boiska specjalnie na prośbę i chęć swoją, ale też chciałeś otworzyć tego oto super. No ja też bardzo chciałem. No właśnie, no to. Górki. Ale też chcesz jeszcze wrócić na dworek, bo jest ładna pogoda, więc szybko pokażemy, przetestujemy. Olek, no przecież jak mówię, to przecież. Widać, że mam strój. Strój, bo Oluś na bramce. Ale nie no, skarpetek nie pokazuj, bo skarpetki akurat nie są bramką. Matko Boska, jak to zabezpieczone. Słuchajcie, Olek, szybko teraz musimy zademonstrować. Tłumaczyłem ci, kochanie, że jak mówię... Widzicie? Nie no, po prostu... A mówią, żeby nie krzyczeć na dzieci. No zobaczcie, jak się nie krzyknie, to on nie zareaguje. No nie reaguję. Dobra, zostało mi ostatnie. Może mi się uda teraz. Ta rurka, nie mogę wyciągnąć. Nie, jednak nie, bo zaraz popsuję. Jeszcze jedna. Ale poniszczyliśmy to opakowanie. 5 minutes later. Dobra, mamy rozmontowanego. Zinx jest tutaj. Pokazujemy teraz. Pozwolisz, że pokażę? Czy ty chcesz pokazać? Ja chcę. To pokazuj, demonstruj. Wow. Olek, demonstruj tylko do kamerki, Oluś. Tak pachnie lawenda. Poczekaj, schowają się. Ale no to tłumacz, a nie pachnie lawenda. Mamy go z przodu, ma ości rybki na przodzie, ma wyginające się ręce,
którymi zaraz coś porobimy, ja cię kręcę. Co, Olusiu, jeszcze on ma? On ma wyginane ręce. Nie powtarzaj po mnie, powiedz coś nowego, co ja nie powiedziałem. Ma skrzydła. Ma skrzydła z tyłu, które się niestety nie chowają, a w poprzednich modelach się chowały. To jest, uważam, taki jedyny minus tego. W środku mamy Kazum Kida. Kazuma. Nie, Kazum Kida. Lepiej trochę już. Dobra, przesuń się. Żeby było dobrze widać, kochanie, to musisz postawić tu po środeczku, że tak powiem. Mamy. I on jest superowski. Ma fajnie też glut, mój. Włosy ma z gluta. Poczekaj, kochanie, tylko powiem. Fajną ma pelerynkę. Słucham cię. Teraz mogę pokazać moje karty? Nie, to nie teraz. Karty pokażemy na jakimś specjalnym odcinku. Albo to pokaż, szybko leć, pokaż swoje karty, bo Olek zaczął robić karty z Inksów. Zobaczycie, jakie są czaderskie, a ja w tym czasie dalej pokażę. Czyli mamy Kazum Kida, mamy do niego Zinksiora w tym zestawie, mamy robota, superbota z wyginanymi rękoma, zaraz pokażesz, bo najważniejszy na tym odcinku jest ten oto bot. Tak, kochanie? A w ogóle zobaczcie, jakie są fajne szczegóły, detale, tu banan, skórka od banana, widzisz, wystaje, na. A wiesz, że ta skórka od banana była w pierwszym tym Kazum Kidzie na nim? Tak? A, to nie pamiętam, jeżeli ma rację, napiszcie w komentarzu, bo Olek zazwyczaj ma rację a propos tych rzeczy. Oczywiście w środek możemy wstawić Kazum Kida, albo ewentualnie tutaj mamy... taki otworek. Mamy taki, znaczy taki, no, musimy odczepić klapę. W tym miejscu, klapeczkę. Nie dów nosie, no co ty, nie na... No, smyla się, ciuś. I tu możemy sobie włożyć Zinksiora i Zinksior prowadzi robociora. Ma jeszcze, co jest fajnego, czego nie było, ma ruchome stopy, wyginane ręce, to już mówiłem, no, ma ruchome stopy. I ma też ruchome stopy, widzowie. I wygina się, znaczy wygina, może sobie tak naprawdę usiąść. Zobaczcie. I widzowie, on może sobie kucnąć, usiąść. Zobaczcie, może sobie usiąść nawet. Bo się opiera tu o rękę, więc ręką. Więc takich szczegółów chyba tyle, bo zjedzą nas motyle. Teraz Olek, pokaż, a potem pokazujemy, co możemy z tymi rękoma zrobić. Olek, pokazuj. Ja pokażę w kolejności, których najpierw robiłem. Dobra, Olu, pierwszego, pokaż. Którego zrobiłem, to jest oto taki Turbo Twist. Super, brawo, piękny! Tak, Turbo Twist. Piękny. Tutaj ma... A zdradź sekret, jak odrysowujesz te postacie. Teraz drugi. Ja. Czy nie zdradzasz? Nie zdradzę. Dobra, nie zdradzaj, okej. Okay. Okej, okay, teraz druga karta. No pokazuj, Olusiu. Druga karta, jak on się zwie? Super Soft. Soft, czyli super miękki, okej. Okay. Next, Olusiu. Pokazane. A, bo ty nie, wy nie widzicie. Ten miał, tutaj mam HP i Damage. No nie, jak leży to nie widać. To jest odwrócone liczby, no, więc okay. Tutaj on ma HP 100, a Damage'u, w sensie ataku, HP to życia, ataku to ma 110, tak? Ten ma 70 i 50 i ostatni, trzeci, pomarańczka. Tam i ma 80 i 80, tak? 80 i 80. Dobra, i jeszcze z tyłu ma zrobione takie karty, czyli mamy super swoje Finks. Karty. Oluś i tatuś mają swoje karty Super Finksów. Znaczy bardziej Olusia, ale ja się dołączam, bo troszkę ci pomagam przy tym. Tak czy nie? Tak. A, no i jeszcze tu, właśnie, byśmy zapomnieli. I co najważniejsze, ma super brońkę. Super brońkę. Trzymamy. Poczekaj, wyrzucamy papierki, trzymamy. Możemy oczywiście w drugą dłoń zrobić i złapać na przykład jakiegoś Kazum Kida, niekoniecznie tego, ale żeby on stał, musimy jakoś dobrze to równowagę złapać, tak? Dobrze mówię. Równowagę, najlepiej jakby się jedna ręka opierała, on musi być trochę, chociaż nie wiem czy wyjdzie, ale nieważne. Chodzi o to, że można tymi dłońmi sporo złapać, a teraz uwaga, prezentacja. Oluś, pozwolisz. Złapać kartę? Nie, no kartę nie złapię, bo on ma... A, poczekaj, wiecie co? Bo tu ma przerwy między paluszkami, może w tą przerwę? O, tak troszkę cyma. Hej, jestem robotem, macie kartę, Olusia, trzymajcie łapcie. Okej, Olek, teraz prezentacja, przerobimy Olka, Olka na robota. Uwaga, Oluś. Czekajcie. Dobra, czekamy. Mister C. Czekamy i uwaga.
Oluś, wytrzymaj chwilę, bo tu troszeczkę ma dużą szyję, więc nie wiem, czy damy radę. Dasz radę? Wow. O, no już, pokaż się. Jest, jest robot, zobaczcie. O, dobra, bo już boli. Okej, druga opcja. Możemy zrobić z tego, co... Bransoletę, jak ktoś chce, to jest. Taram, 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 mam bransoletkę, taram. I co jeszcze możemy powiesić na, tak jak mówimy, na drzwiach? Choinkę. Na choinkę, gdzie jeszcze? Czyli tak naprawdę może mieć różne zastosowania, można, a może... Ale mam pomysł, można się z nim siłować na rękę. Można się siłować i wtedy wyginasz... I się ja, nic ja. No. Wygrywa, kto wygrywa? Przegrany! I co... A, miałem pomysł. Wiecie, co można zrobić jeszcze z tego? Jak już się nie będzie chciało wam bawić, to może być taka... Na przykład doniczkę wziąć i obłożyć doniczką w koło i będzie trzymało doniczkę, też to będzie fajnie wyglądało. Okej, okay, test w ogóle wytrzymałości. Wstaćmy z Inksiora, zobaczymy, co się z nim stanie. Olek, weź wstać. Nie, wyżej. Wyżej. Ja. No dawaj. Jak się zepsuje, to twoja wina. Moja wina, ale wiem, że się nie zepsuje, bo jest twarde, już uwaga. Siap, tylko z Inksior wyleciał. Wszystko działa, nic się nie dzieje, więc jest twardy do kąpieli, też go można brać, więc mnóstwo zastosowań. Dobra, to patrzcie, chyba... Patrzcie, macie zestawie dużo do tych zębów. Czyściki do zębów, sznurki jako czyści, to niezłe szpary mnie trzeba mieć między zębami. Ej, dobra, pamiętajcie, właśnie wleciały... Łapka w górę i subskrypcji i dzwoneczku. To też. I pamiętajcie o tym, że są dwa rodzaje. Tych oto super botów są już dostępne, moim szukajcie. Zdaniem, moim zdaniem lepszy ten. Zielony jest fajniejszy, a ładniejszy. Mi się obydwa podobają, ale zielony faktycznie podoba mi się to, wiesz co w nich, że są tak dopracowane. Mi się bardzo podoba ten Zinks. Ten jest super ładny. Super Zinks. Super, okay. Super ładny. Nie pokazuj tak blisko, bo będzie widać różne pozory. Dobra, miało być krótko, jak zwykle się nam przedłużyło, trzymajcie się, mam nadzieję, że się podobał ten trochę zwariowany odcinek, bo my sobie zakładamy różne rzeczy, ale potem Olkowi przychodzi coś do głowy i się zmienia, na przykład tak jak z tymi kartami, poznajcie kartę, ale jeszcze jedną rzecz musimy pokazać, bo niestety nasza roślinka trochę podupada, prawda? Zobaczcie, nie wiem, piszcie w komentarzu, czy, Olek pokaż, czy ona, za dużo ją podlaliśmy, że parę się opadło, widzicie, tam, nie, ale uważaj, bo to jest ziemia, że parę, widzicie, położyło się tych roślinek. Czy po prostu tak jest, że jak jest więcej ziaren... Czekaj, ja chcę wam pokazać. Jak jest więcej ziaren, to nie wszystkie po prostu się przyjmują, niektóre padają. Zobaczymy, będziemy was cały czas informować i pokazywać. Dobra, Oluju, kończymy,